Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po przerwie możemy ruszać dalej. No, obraliśmy kierunek tutaj dziwnie w lesie. Jakiś jest zadaniodawca, czy znowu jakieś tutaj gusła, nie, czy inne rzeczy będą. Zobaczę, może guślarz się tu kryje. Takie miejsce odpowiednie jak dla niego. Ruszamy, nie ma co tracić czasu. Co prawda przydałoby nam się jeszcze przespać może. Chcę, żeby wyleczyć te rany, no ale... Zaznaczyłem go, ale zobaczymy. Może tak w drodze informacyjnie jeszcze tylko powiem, bo poprzedni zapis z live'a wskoczy w całości. Jeżeli by się okazało, że ten też wskoczy w całości, nie będzie cięty na poszczególne misje, to oczywiście w opisie takiego długiego live'a są zawsze znaczniki czasu, gdzie warto się przenieść, żeby zobaczyć coś interesującego. No a jeżeli ktoś obejrzy całego, no to będę również bardzo wdzięczny. Bo zawsze jest miło, jak to uda się w całości, bo to znaczy, że cały live był udany. Ale też ma świadomość, że wiele osób jest zainteresowanych tylko tymi głównymi wydarzeniami, które miały miejsce na live, a na przykład jakiś, nie wiem, handel, który trwa tam 3-4 minuty, no to po co tu oglądać, tak? To było, minęło. A, tam powieszone wisiało się, zastanawiałem, co to za ozdoba na tym terenie. Nie wiem, czy dobrze pojechałem w las, ale mam nadzieję, że tak. Zresztą to tam było kawałek za lasem, prosto ścieżką, tak? Krzywą ścieżką. Jeszcze tak może, jeżeli ktoś jest na YouTubie, a bo nie każdy może widzi, to F5 trzeba nadusić. To jakby ktoś przekazał, że F5 trzeba nadusić tym, co nie wiedzą, że F5 trzeba nadusić, to byłbym też bardzo wdzięczny. Okej, okay, dojechaliśmy obóz drwali, ale to chyba i tak nie było jeszcze to miejsce, co chcieliśmy. Ale teraz prosto przez las, to nawet nie jest ta ścieżka, co chcieliśmy. A, bo my... Nie wiem, jak tu zajechaliśmy na dobrą stronę. Gdzieś tu chyba musiałem skręcić, a tu było w lewo. Dobra, ale teraz przez ten las patrzycie się prosto. Raczej tutaj płotka uciągnie. No i właśnie, kolejny odcinek na płotce. Chociaż wiele wskazuje, że w przyszłości wymienimy ją na coś innego. Może konia Ciri. A nuż się okaże, że jest zwinniejszy, z większą dźwigiem, lepszy i tak dalej. Ale tak, no, grzechem by było na płotce nie jeździć, skoro ją tutaj nam do gry dodali. Chociaż panowie CD Projekt, dziwna sprawa, że płotką nie nazwali, bo... Kto jak to, ale oni to chyba najszybciej powinni na to wpaść. No chyba, że uznali to za bluźnierstwo, jak w Kingdomie płotkę. Do wieśka nawiązywać. No, nieistotne. Zaczynamy grę. Chociaż no niedaleko wiesiek tutaj od naszego Heńka pada. Znowu młynarz. Ale może nas czegoś nauczy. I'm at your service, Sir Knight. A nie wygląda na złodzieja. Is there any work you could give me? That depends. Maybe you haven't noticed, but we've got a bit of a problem. I'm listening. We've got a Cuman captive we pulled out of the river. I've an idea what to do with him, but I need a little help. I have my own plans for him, but I need a bit of help. Jakie plany wobec Cumana? How did you do it? It's not every day a miller's helper catches an enemy of the crown. That's true. My hands will be more than happy to tell you how they caught him. Hmm. No jest na szubienicy, ale może mu pomożemy. Zobaczymy, co to za pomysł. Będzie ciekawiej. Chociaż można było zapisać. I'll help you. I've got some unfinished business with the Cumans. I'm guessing you're from Scalitz, then. I am. Very well, then. I plan to question the bastard and find out where he hid all the plunder he's been taking. Okej, okay. Wydobędę z niego. All right. I'll get it out of him. Do you speak Hungarian? No, I don't. Then you won't get anything out of him. But if you want to help, you can. A little down the river is a mill. The men said there's a vagrant there who swears in Hungarian when he's playing dice. You could go there and find out if he knows any more than curses. Okay. All right. To może być dobra misja. Thanks. Na to liczę. Między słowami. O, i gra się zapisała. No i bardzo dobrze. O to też chodziło. No to co? Daleko w dole rzeki, ten tam... W dole tak w górze na mapie. Ale w dole rzeczywiście na rzece. Dobra. Lecimy. O, widzę, że temat pizzy jeszcze z przerwy nam tutaj jest kontynuowany. Nie, no to jak ja mówiłem, jeżeli chodzi o mnie, to głównie salami. To jest podstawowy składnik, który musi być na pizzy. Podstawowy składnik, który nie może być na pizzy, to ananas. A zresztą można rzeczy dogadać. Coś bym musiał zjeść. No, jeszcze trochę poczekamy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nowe hasło. Moment, moment, moment. Tu był gdzieś grób. Tu był grób, a w grobach są skarby. Warto, tak ostatnio nam naszyjnik
Tysiaka wpadł dla naszej Tereski. Warto by było zobaczyć, co tym razem się to kryje. Przy okazji, jak zeszliśmy już z konia, możemy zjeść coś, co się nam tu psuje, coś się psuje. A na koniu co jest? Same... Dobra, weź winko jeden raz do inwentarza. A co? Przed 15 winko to samo zdrowie, to po francusku. Tanie, bo drogie trzymamy dla Tereski też. Zjedz wino. Może zagryźć tu suszonym mięskiem, a widzę skwarki, ale już się psują. Skwarki można wywalić. Albo sprzedać komuś. No ale poszłem. I nam łopata, szpadel z konia potrzebny. O. I jest bajer. I jest bajer. I teraz gdzie jest ten grób? Tu jest grób. Z Nutellą pizza. No nie, to z takich słodkich rzeczy to tak jak też kiedyś opowiadałem. Z miodem miałem okazję jeść. Znaczy polano miodem. I to nie, to tak obok ananasa stoi. Co tym razem? Otwórz. Grosze. 153 grosze? No grosz nie śmierdzi. Bierzemy. Zakop. I tyle. No, czyli warto wskakiwać do tych grobów. 153 grosze to już jest całkiem. Czekoladowa pizza z bananem. No tylko to właśnie, czy to jeszcze można pizzą nazywać takie te słodkie rzeczy? Nie wiem, jaka jest definicja pizzy. O, a znowu świat widzimy w piękniejszych barwach po tym alkoholu. Dziękuję, Barot. Bardzo, bardzo serdecznie. Przeogromnie mi miło to słyszeć. Tak to... Ach, no... Mówię to... Nigdy nie wiem, jak otrzymam taką wiadomość, jak się do niej odnieść, bo to tak, no... Żeby nie wyszło, że to nie wiadomo. No, zresztą, no właśnie, nie wiem, ale w każdym razie bardzo dziękuję również za wsparcie. A z Tereską, no, można by było się w sumie nią zainteresować, chociaż ostatnio jest jakoś dziwnie, po wszystkim nie chce żadnych prezentów od nas. Mamy te pierścienie od zbójców, mamy naszyjnik z nagrobka, tak. Z grobu wykopany, też go nie chce. No być może jakby sukienkę zakupić, to by coś tam dało radę. Ale czyli jednak te wyraźne kolory, najlepsze jest to, że po wypiciu wina te barwy, jakie tu mamy w tej grze, to powiedzmy kontrast, czy jak to nazwać, to bardziej mi podchodzi. No jedyne co, że obraz trochę nam się kiwa, prawo-lewo. Ty Henry, jesteś... Cześć, Powsinoga. Młynarz Szymon. A nie, my Powsinogę szukamy. Ah, I heard you know how to speak Hungarian. But are you fluent? Ah, I speak it well enough. But why are you interested, brother? Mam dla ciebie pracę, gdzie nauczyłeś się. Ale najlepsze jak wypijemy, jak on to piąt trzyma. I might have a job for you. A job? And I was hoping you were coming with an invitation to a drink or a message from my mistress. A wywrzyj presję? Nie. A może nie, wywrzyj presję. Your mistress sends word for you to get off that idle arse of yours and come with me. Ha! I don't have a mistress anymore. But what about that drink? Do they have wine where you're headed? Maybe watery beer. But if I know your kind, you'll be happy enough to drink that. Oh, God's truth, brother. So what's it all about then? I need someone to question a cumin. I can see you're not tongue-tied and you know Hungarian, so shouldn't be a problem for you. Lord almighty, a cumin? But what does it matter? My employers here want to send me back on the road come the end of the week. How much are you paying? Może za darmo? Nie, no dobra, zapytamy ile by chcieli. How much would you like? Well, the question is, how much are you offering? No, tym bardziej, że takie grosze, to nie będziemy to... Grosies. Głowa na bok zawiesi. No to jest tak piękny ten efekt. Are we agreed? Well now, a little more and... Dobra, wkurzył się mocno? Nie tak mocno. Chociaż 36,5 było nieźle. To sounds like a fair deal. And where do you have this cumin of yours? Have you heard of the mill in Budzin? Of course. I've won at dice against the band that works there more than once. Dobrze, spotkamy się tam. Możemy iść razem? Nie, spotkajmy się tam. Albo razem? Idź... Kurczę, tylko to może trwać długo. Ale boję się, że się nie zgubił po drodze. Fine. Take your things and we'll go.
Znajdź tłumacza. A, w ten sposób. No to dobrze to gra rozwiązała. A przynajmniej nie musieliśmy lecieć. Good day, Henry. A dzień bardzo dobry, coraz lepszy. Coraz lepszy. Przesłuchaj pojmanego Kumana, dobra. We can start the questioning. Wonderful. I was almost starting to get bored. So, let's begin. Tell him he has one and only chance to save his neck from the gallows. Jól fidje, vanasheye de manakveshe. Tell him I know damn well he's got stolen valuables hidden somewhere around here. Ovashuvad stot dat atsutsal. I mean, utsalop got dal. Ezt megmondhatom neked. De előbb azt áruld el, az a fekete hajú ott mellette, tud-e magyarul? Nem, egy szót se. What's he saying? Well, he seems to be resisting. Zaproponuj mu wolność, zabij go. Nie, a zobaczymy, chociaż Kumano wpuszczać. No ale zabij go, nie. Tell him that if he tells me where it is, I'll set him free. Now mój, hol van? Elmondom neked, de azt a gecit, aki mellette áll, küld el valahova. Aha. Már kezdem érteni. Akkor jó, hogy értjük egymást. Jól figyelj, azzal a nagyvárossal szemben, a folyónál. Ratayra gondolsz? A nevét nem tudom. Egy nagyváros, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben, a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van mellette egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatör. És abban van? Igen. So? Is he saying anything? No, not really. He just keeps swearing. Kolego, wydaje mi się, że nasz tutaj hazardzista coś wie. Tam było zbij, a nie zabij. No kurczę, za dużo tego wina. Za dużo tego wina. Zagroź mu śmiercią. Może tak. Wydaje mi się, że on nie przeklina, tylko coś powiedział. Tylko ten tu nam nie chce. Będziemy musieli go śledzić. Jakiś taki pijany, no właśnie. Tell him that if he doesn't say anything in the next few moments, I'll cut his throat right here and now. Pénzeit nem tudom pontosan elmondani. Így oda kellett vinnem. Well now, he started to talk. He says he buried the coin somewhere in the forest, but he can't describe the place exactly. He says he can take it there, though. Fine. That's good enough for me. Okej, może nas zabrać, tylko najgorsze, jeżeli to jest zasadzka i nas zabierze. Hej! Ale my przejść nie możemy. O, już możemy. Przydałoby nam się przespać tak trochę tutaj, bo nie możemy iść w takim stanie przecież na misję. Parobek. Weź opuszcz, może ten kart zejdzie. A kiedy wino za mocno wjedzie. Ale widzę, że to nie tylko my. Gdzie jest młynarz? Z drugiej strony gdzieś się kręci. O. Nie, bo gdzieś nam nocka tu się przyda zdecydowanie przed akcją. Szczególnie, że życie trzeba by było odzyskać, no i trochę pion lepiej trzymać. Chociaż może na Rauszu się lepiej walczy Henrykowi. Kto tam wie? Siema. A pogadaj z tłumaczem? Nie, to była misja, żeby tu iść od razu dalej. We went to interrogate that human. Is that so? Tell me about it. You were right. He's got coin hidden somewhere. Ha! You see? That's the legendary Miller's instinct for you. The only trouble is, he can't quite describe the way there to me. He wants to lead me himself. So, what are you waiting for? Go with him. Get the money and bring it back here. Aha. I co potem z nim? Co ja z tego będę miał? And what to do with the cumin afterwards? Once you've got the coin, you can do what you like with that heathen. Right. What do I get out of it? I'll let you have half. That's fair, isn't it? Oj, fair enough. Wystarczająco. No to dobra, okay, ruszamy. Good. And don't even think of trying anything underhand. If I find out you cheated me, you'll lose the day. Don't worry, Miller. Kurczę, a ma jakieś dla nas posłanie, chociażby tutaj w kurniku, czy gdzieś. No naprawdę, no to wino nie weszło w najlepszym momencie. Umyj się, weź jeszcze raz twarz opłucz. Tak, zeszło trochę.
Mam wrażenie, jakby trochę zeszło. No dobra, idziemy na misję. Mam nadzieję, że nas nie zabiją. Tak. A gdzie to jest? O! Tylko, że tak naprawdę misji nie ma. Czyżby już uciekł z tłumaczem, łobuz? Gorzej, jak wykorzystali tę chwilę. A nie, są. Hej! Powsinoga, pogadajmy z nim. God be with you. I have something to ask about the interrogation. Tell me, brother. Whatever he said took a lot longer than your translation. Did you really tell me everything? Well, you know, they have a different manner of speaking in Hungary. Some things can't be translated so easily. There are a few hard nuts for us translators to crack there. So you didn't translate everything? Not verbatim. But look, I don't know why you're making a fuss about it. It's simple. He's gonna take you there and the money's yours. Dziękuję, Michale. Jak rozumiem, to na kolejne winko dla nas. Ja... No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale dziękuję i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. No buźka to jest... Jeszcze szerzej się śmieje niż na emotce, ale... Ech, jeśli kłamiesz, my nasz sprawić ci piekło. Słyszałem, jak mówił coś o ratach. O, właśnie. Tutaj go mamy. Weźmiemy go. Retoryką. He must have misheard. He didn't mention that place. He speaks a strange dialect. That's the trouble. A fucking dialect? I've had enough of this. I'm taking the cumin to Ratai, and we'll see what he has to say when he's on the rack. They'll have a translator who knows what he's doing. And if I find out you've betrayed me, you'll be very sorry. Fine, fine. Just keep calm. I didn't tell you everything. You're right. So what did he say? I'm listening. He described the place where he says the money is hidden, in exchange for me promising that I'd talk to you into letting him guide you there. Okay. Tak możesz odejść. Where does he want to take me? I have no idea, but it's probably not anywhere you want to be. No to chętnie byśmy się przeszli z nim. But where's the money then? Well, across the river from Rate, there's a hill. And when you're standing on that hill, looking at the town, there's a road next to you. On that road, there's a crossroads by a burnt tree. From there, a small path leads to the water. Then, by the water, on the right, he says, there's a hollowed out stump. And that's where you'll find it. Well, now, it looks like we're through here. Get lost. I'm already on my way, and everything is fine now, is it not, brother? Dziękuję, Takasz. Jak najbardziej, każdy grosz, tak. Grosz jest, to zbieramy tutaj. No, Henry dzisiaj tego wieczora naprawdę zebrał dużo, ale dziękuję i również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. You better hope it's there, or I'm gonna come looking for you. Don't worry. I'm not so foolish as to lie to you twice, am I? I should hope not. Okej, okay. No i teraz mamy tylko dylemat. Bo możemy zostawić, a nawet dobra, Powsinoga, jego nowy kumpel. No bo mogliśmy go zabrać stąd, tego Węgra. On pewnie by nas wziął w zasadzkę tam do kumpli. Gdzieś by wyszła z tego bójka. Wyszłaby z tego bójka, no i by było też fajnie, ale na dobrą sprawę no, nie dopuścił nas tam kolega, tłumacz. Tak to wyszło. Teraz tak, Rataje. Czemu mamy nieoznaczone to miejsce? Ktoś zapamiętał, co oni mówili? Bo ja tutaj tak się między słowami. Znajdź schowek Kumara. A dziękuję raz jeszcze, Takasz. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. No ładnie. No będzie tych gier w marcu. Myślę, że znowu będzie cała lista. To jak Kingdom. To tak mówię. Na pewno Far Cry, ale też... No już bardziej na kwiecień to też God of War i tak dalej będziemy lecieć z tym wszystkim, więc no zacznie się. Zresztą Kingdom już rozpoczął ten czas wielkich premier. Raz jeszcze dziękuję i raz jeszcze pozdrawiam. Aby odnaleźć koński skarb, muszę trzymać się wskazówek od... No tak, mam nadzieję, że ten razem mnie nie okłamał. Kuma powiedział w uczęce, gdzie ukrywa kosztowności. No dobra, ale dalej nie wiemy.
Ale to miał być mały stromek, to nie taka wielka rzeka. Dobra. Wysiadka. No właśnie, do trzeciego ma jeszcze 29 lat, więc jest spoko. Oj, El Anwar, zawsze chciałem ograć, mam do nadrobienia. Mam do nadrobienia. Ale no może... Szkoda, że ta zremasterowana wersja na konsole nie dostała języka polskiego, no ale... Uwaga na bandytów, to nas... A, to zjedzmy może. Bandyci nas tutaj... Na mnie straszni chyba. Ale to dobrze wiedzieć, żeby wina nie pić przed akcją. Zjedz. Czy trzeba było jakieś normalne jedzenie mieć ze sobą. Suszone ile da? Dobra, tyle musimy wystarczyć. I co to miało być? Czyli ten strumień i koło strumienia... Czy Technomancer? Ale to byśmy musieli na nowo ogrywać, ale może na live by się nadał. Właśnie to był problem, że gra była naprawdę fajna, ale zupełnie się nie oglądała. I to był... Technomancer to nawet nie czy odcinki tam jak wypuszczony był odcinek, czy... Że tam było 500 wyświetleń pod takim odcinkiem po dobie. Tutaj mamy rybki. Makrele raz poproszę. I coś na tym, przy tym strumieniu mamy szukać? Miód się chyba nie psuje. Też wydaje mi się, że się nie psuje. Nie powinien przynajmniej. Tak zawsze byłem uczony. Też jak w kieszeni trzymany, to też nie wiem. Pień chyba był. A, od stojaka w górę, bo tak właśnie zapatrzyłem się na rybki. O ten pień chodzi? Nie. Pień, 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 pień. Idziemy w górę w takim razie. Chyba, że w górę to rozumieć na północ, czy pod górę. Lecimy na żywo, tylko znowu nie chcieliśmy skarbów, a się skarby same tu wpakowały. Tam coś leży, jakiś pień wielki. Prosty pień. Tu coś jest. Czyżby to ten? Jakaś skarb... Witaj game. Również pozdrawiam i dziękuję za wsparcie. No to teraz wraz ze wsparciem czatów i damy radę. Pozdrawiam raz jeszcze. A Frostpunk na pewno będzie na kanale. Już była ta wersja, powiedzmy, mocno w fazie koło krzaków. Była ta wersja w mocnej fazie alfa, ale niebawem powinna być już pełna. A Tropico i rozmowy o rozwodach i prawie to jeszcze przed nami. Koło krzaków mówicie, że gdzieś w ten pień leży? Przy drodze. Drogi i krzaki. Ale za nami, czy przed nami, czy o, w tę stronę? Pień. Coś tutaj niby leżało. Czy w tym pieńku? A jest! O, proszę bardzo. 200 groszy jest jeszcze do podziału. No proszę bardzo, czyli jednak nie kłamał. Nie, no to fajne. I to jest właśnie to. W głównych misjach tego nie ma, w pobocznych robią, że nie dają wskazówek, gdzie co leży, tylko trzeba samemu dojść do tego. A tutaj proszę. Szło... No, a tutaj właśnie bez tych wskazówek, jak w misjach głównych. Bo w głównych to dostawaliśmy, że idź tu i tu, a tutaj nie... Wróciłem. So I see. Well, have you got it? Wybacz, nie mam. Dobra, nie oddajemy połowę, uczciwie. I have. There was a small fortune stashed away there. Well. So, give me my half and we can each go on our merry way. Here you are. Splendid. It's been a pleasure working with you. No dobra, a tamte jak rozumiem, kurczę, a nam te nogi jakoś przejdą, czy będziemy mieli cały czas takie jakieś poskręcane? Między słowami. A wieczór tak na spokojnie. W sumie tutaj w gruncie rzeczy 45 minut minęło, a my dopiero pierwsze zadanie rozwiązaliśmy, pierwszą zagadkę rozwikłaliśmy, no ale to też ma swoje uroki, tak jak sobie możemy właśnie ten wieczorny chillout posiedzieć, pogadać na różne tematy i lecieć dalej. No dobra, zostawimy tam... Niech go karmi teraz, niech go żywi, niech tam się sami panowie zabawią. Nie nasz problem, nie nasz problem. Ale tak to wieczór bardzo miło. Myślę, że będzie. A może być jeszcze lepiej.
patrzę, gdzie mamy gwiazdki. Cały czas, chyba że udałoby nam się dojść tutaj do naszego Bertranda, czy jak on... Bernard. Bertrand to był w tym. Kurczę, no nie mogę cały czas ze Spellforce mi się myli. Bertrand. Tutaj nie mamy żadnych misji. No tylko tam na ratach nam ostatnia misja została. Mówię, pewnie więcej doskoczy w momencie, jak już wypełnimy kolejne zadania. Główne, więc no chcąc nie chcąc, zaraz będziemy na czysto, jeżeli chodzi o poboczne. Ale ten sposób, w jaki lubię ogrywać te gry, że właśnie na zasadzie wyczyścić sobie te zadania poboczne, przejść do głównych, później znowu się załaduje masa pobocznych i znowu i tak kółko. Okej, znowu wędrowiec, znowu wędrowiec. Ale tutaj jest fajny... O, znowu kupiec. I've got this plan. A żebrak, to jednak nie kupiec. Dopiero co udało się wpaść. I have an offer for you, the likes of which comes along only once in a lifetime. Proszę bardzo, jakaś... A, nowy lakier dla konia też mieliśmy. Zapytaj o Tereskę dla przyjaciół. A Tereskę rozmawialiśmy, ostatnio nawet do garnka jej zaglądaliśmy, było wszystko spoko. Ale możemy jej kupić jakiś ciuszek, fartuszek i zobaczymy. W każdym razie, game, raz jeszcze pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję. No to jeszcze myślę, że długa noc przed nami. Znaczy, bez przesady, no długi wieczór, tak? Bo przypuszczam, że z godzinkę posiedzimy i tak trzeba się głównymi zająć. Nie jest to czasem kradzione, a to nie interesuje nas. Show me what you're selling. As you wish. I nowy lakier. Kostka. Druga z trzech demonicznych kostek. Dobra, bierzemy. Nie wiem, co ona robi. Ile tylko kosztuje? 5,60? O kurczę. Weźmy. Tylko nic nam nie mówi, co ta kostka robi. Demoniczna kostka. Ale wydaje się spoko. Potarguj się jeszcze. On się nie chce targować, ale łobuz. Dobra, daj jeszcze raz ten towar. No to bierzemy, zawrzyj umowę. Stop. A co stop? Jeszcze coś? A poszedł, radniej po kieszeni. No tak chciałem, no ale bo... Ja myślę, że on tę kostkę ukradł, to można było się potargować. Dobra, wpadniemy do Tereski. Bo trzeba coś z tymi nogami zrobić. Niech nam je opatrzy albo coś, jakiś okład zrobi. Tereska. Tereska czasem tę książkę czyta, ale od kilku dni przestała czytać. Nie wiem, co się jej stało. Czy jest... O, nic nie ma w garnku. Dobra, godzinka snu myślę, że nam dobrze zrobi. Dobry wieczór, Arlinko. Również witamy. Czyżby jakiś nocny live się jeszcze dzisiaj szykował u ciebie? Tak, to wybadamy temat zaraz na czatach, albo czaty namówią, bo tak jak wspomniałem, my jeszcze małą godzinkę posiedzimy i będziemy pewnie lecieć. Kiedy konia? Na poprzednim live'ie dzisiejszym, czyli koło 21:00 wymieniliśmy na płotkę, tylko trzeba coś w plikach pozmienić, żeby się płotką zwał. Dobra, nogi wróciły do normy, nogi wróciły do normy. No i to jest, łóżko, które leczy. Tak to działa. Lecimy tak. A, zobaczyć to zadanie na mieście. Czy w końcu uda się je zrobić, czy nie? Ostatnio nie mogliśmy trafić do zleceniodawcy. Znowu siedzi w środku. Kurczę, a chodził na zewnątrz. Odziejów? O kurczę, chyba nie, nie myślałem nad tym. Zresztą no tak zazwyczaj, jeżeli coś planuję, jeżeli chodzi o takie serie, które ogrywamy, to trzymam się... planów premier, a no czasem, szczególnie na live, wracamy do starszych tytułów, ale to wtedy to tak wychodzi bez planu, z dnia na dzień na dobrą sprawę. Z dnia na dzień. Okej, gdzie jest nasz zleceniodawca? A moment, chyba go mijaliśmy na drodze. Czekaj, nie idź spać. Pan Hanusz, a... Jak miło, z Hanuszem mieliśmy jeszcze obgadać księdza. What's the problem, sir? The Archbishop's vicar has come to Ujic. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics, which frankly never meant any good, especially for me. Wikariusz do Ujic przyjechał? No. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar do, exactly? You don't have to apologize. It's the devil's own work to make sense of their twisted hierarchy. The vicar is short for vicarious,
meaning in place of. He has full power to act on his superior's behalf. I see. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop, Archbishop Zbigniew Hare of Hasenburg. Dziękuję, Andis. No to teraz Arlinka będzie musiała zrobić live'a, ja będę musiał wskoczyć na live'a od Arlinki i przekazać to, co jest to dla Arlinki. Więc zobaczymy, zobaczymy. Może... Czaty może namówię. Ja tam wierzę. Co mamy zrobić w takim razie? Nie no, jak pójdzie do ojca tam Boruca, czy jak mu tam? Buroca? Pokuta? Burok? No tego, co tam pije. To się dogadają na pewno. Borut. Burot? What should I do about him then? Te sprawy. Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible he's here to size up my estate, which would be even worse. I understand. And then what? The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. And how can I encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be off in no time. So tell him I've sent you to assist him. I understand. And my task is to assist him in finding nothing. Indeed. No właśnie. Zaraz się weźmiemy. Tak, a jeśli tam naprawdę są heretycy? And what if there really are heretics? My boy, have you ever seen a heretic? No. There, you see? I haven't either. Most of the time the prelates just invent them to scare folk with. So don't put much faith in their existence. But what if there really are some? Then deal with them. But make sure that interfering bastard gets out of here. Masz problem? Zapytamy jeszcze właśnie arcybiskupa. Are you at odds with the archbishop in some way, sir? No, I've never even seen him. But that's no guarantee he doesn't have his eye on my estate. But how could he get his hands on it? He's an archbishop. They have long fingers, my boy. And now, without the king around, it's the perfect time to amass a nice little hoard. Believe me, I know. They say in Prague that he's a complete dolt. But I rather doubt that. Why? All the Hare clan are as shrewd as they come. I know that better than most. Uh-huh. Welcome, Henry. Jaki zainteresowany. Dziękuję, Michale. Żona się nie dowie, a Opla mam nadzieję, że uda się sprzedać. No my już płotkę kupiliśmy. Karalucha, tak inaczej. Więc Opel... No nie wiem, ja nie wiem, czy to by nie było zejście w dół, ale trzymam kciuki za udaną sprzedaż, tak? My sprzedamy siwka, sprzedaliśmy w sensie siwka i to za marne grosze. Dobra, bierzemy się za robotę, może uda się coś lepszego kupić później. Good luck, lad, and be careful. Clergymen are wily weasels, so take care. I'll be careful. Don't worry, Sir Hanusz. Ale pan Hanusz nam miał coś jeszcze o ojcu Boguta, no właśnie, tak to się nazywa, no... Tyle było picia, że można było zapomnieć. Spotkałem w Łużycach proboszcza. Otóż to. The parish priest of Ujec, and I must say he's a very interesting man. I should say so. Have you ever seen him at swordplay? Not bad for a man of the cloth, is he? Rumor has it when he finished his studies at the university where his father sent him, he decided the religious life wasn't for him and vanished to foreign parts. They say he made a living as a mercenary. I even heard he fought against a Turk at the Battle of Kosovo. And then he suddenly came back and settled down here. No doubt it cost his family plenty, but he's a fair man and I'm fond of him. There's a lot to be said for a priest with a good understanding of vice. Zna wszystkie grzechy. Coś wiemy na ten temat, tak? Poznał na własnej skórze. No, idziemy, właśnie, idziemy umyć zbroję, tak? Żeby tutaj się dogadać z proboszczem. Nie wiem, to miecz też trzeba by było umyć do tej rozmowy, jak to wygląda. No jest zakrwawiony, ale... Nie no, chyba proboszczowi to tam tyle, co zbroja potrzeba, to co widzi na zewnątrz. Więc skoczymy do Tereski. No a no, niestety jakoś tak się skusiłem na sprzedaż siwka z tej racji, że... z tej racji, że płotka była. I to prosto od Wiedźmina do zakupienia. No to tak mówię, kurczę...
Nie co dzień można kupić płotkę. A nie wiem, czy jesteśmy w stanie trzymać dwa konie. No. Ale może będzie szansa jeszcze odkupić siwka. Wiemy, gdzie go sprzedaliśmy. Wiemy, gdzie go sprzedaliśmy. Dobra, a teraz niech nas tu panie dobrze umyją. O! A ty jak z konkubiną Boguty rozmawiasz? Mamy donieść księdzu? No. Wizytor. What do you want here, lad? God save, Monsignor. My name's Henry, and I've been sent by Sir Hanish of Lipa. Sir Hanish, And why is he sending you? I'm to assist you in your search. Oh, I see. How considerate of him. Well, you've come at the right time. I need someone who'll go unnoticed among the locals. I'm sure Sir Hanish told you what I'm doing here. He said you're looking for heretics? Exactly. I'm seeking out the sores that inflict the body of the church. The rash of heretics. Waldensians. Dangerous heretics, one and all. No pięknie, tak na kebaba to wszystko idzie. Gargamela znaleźliśmy. No, jak możemy pomóc? How can I help you, then? Excellent. Let's get right to the point, Henry. I know how to get to where the heretics congregate. And what's stopping you from going there, sir? That is to say, I know in theory. The crux of the matter is this. We caught a heretic in Gutenberg who told us of the heretics in Uschitz. Regrettably, by the time he got around to describing their meeting place, he was already raving and hardly coherent. I see. So do you know where they meet up, or don't you? Possibly. His account was confused, to say the least. I have a record somewhere here. Can you read, boy? No kurczę, to oczywiście, że tak. Naturally, father. Otherwise, Sir Hanish wouldn't have sent me. I see. It's a good thing at least the servants of the nobility are getting a suitable education. Some of their own offspring can hardly write their own names. Here's the record of the interrogation. From what I can make out, his description of the route starts at the local tavern. Once you've found something out, come back and see me. I'll do my best, father. Okej. Okay. Czy miejscowi nam zaufają? O, wyznanie heretyka. Czy nam zaufają po tym, co tu zrobiliśmy? Well, I'm not from Uschitz exactly, so I don't know how well they'll accept me. That's good, because the last thing I need is one of these local good-for-nothings. I can't trust a single one of them. And they don't trust me either. But you're an ordinary lad with a likable face. If a bit simple-looking, you'll have a much better chance of learning their secrets. You flatter me, Monsignor. No dobra, zobaczymy teraz. Are there any suspects? Everyone is a suspect. You can be sure of that. But I'll know more after I finish the interrogations. Pewnie w tym hełmie echo, może tak. Ja słyszałem, że to podobno heretycy słyszą echo, jak ksiądz mówi. To tak robię listę. Robię listę dla proboszcza. How did you conclude there are heretics here? We caught one in Gutenberg. He confessed to everything, including meeting up with others in Uschitz a few times. And that was all he told you? By the end, all his strength had left him, so he couldn't even put together a list. No nie wiem, teraz jak mówicie, to tak u księdza może trochę słychać, tak? To sądzę, że go torturowałeś. I see. I'm pleased to hear it. Who are these Waldensians? I've never heard of them. Really? Then you've either not been paying attention in church, or the parish priest in Ratai is too idle to read out the bishop's missive to the congregation. Both possibilities are equally disturbing, but I'll allow you the benefit of the doubt and assume it's the latter. But to answer your question, it's a heretical sect. I gathered that much, but what form does the heresy take? Look, boy. I don't have time right now to embark on theological disputation. Besides which, it's not something you need concern yourself with. Suffice it to say, they are heretics. Very well, Monsignor. Monsignor, nie potrafię przeczytać, to się będę zbierał. I'll get working on it, sir. God be with you, my son. Przeczytamy sami, przeczytamy sami. No, u księdza może lekko było słychać, ale tak ogólnie... A co u Boguty słychać? Chyba, że w kościele siedzi.
Ty się z Boguta? Strażnik? Aha, to tamtego. Wikariusza, to pewnie jest jego łóżko. A nam Boguta nie... O, jest! Zobaczymy, co u niego i... Ech. Good day, Henry. Good day. I'm honored that you should come to me. Pewnie. Widziałem, jak na dworze ćwiczysz mieczem. Już rozmawialiśmy na ten temat. No niestety, Boguta nic nowego dla nas nie ma. Więc lecimy... A, najpierw przeczytajmy, co nam dał tutaj. Za książki, przedmioty fabularne, wyznanie heretyka. Czytaj. To jest długie? Pieruny. Co to za lektura? Ale dobrze, bez... No nic, musimy to zrobić, bo będzie jak z katem, że nie przeczytaliśmy i później będzie dochodzenie, o co chodzi. Ta relacja została spisana przez mistrza Bożysława, pisarza arcybiskupa, utrwalając wyznanie poczynione przez przesłuchanie heretyka. God be with you, Henry. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Tyle się dowiedzieliśmy, ale bardzo dziękuję wszystkim oglądającym, bo widzę, że nawet jednej osoby nie było podczas tej przydługawej lektury, z której, jak się okazało, za wiele nie wyniknęło. No to dobra, oberżysta, on miał chyba nam coś powiedzieć na ten temat. Chociaż literka A widzę gdzie indziej. Co się tu dzieje? Nie. To my nie do oberży, tylko gdzie mieliśmy skoczyć? A, bo my... A nie, Mateusz Frycek. No nie, to z oberżystą mieliśmy chyba tu porozmawiać. Coś tam nie tak z tą misją? Zaraz zobaczymy. Dziennik. Wyłączmy to. Pozbądź się wikariusza. Znajdź się zgromadzenie Waldenusów. Wikariusz dał mi zeznanie torturowanego heretyka, które powinno pomóc mi znaleźć drogę. A! Zacząć w miejscu... To już rozumiem i według tych zapisek... Fajna bajka przecież, no chyba, że tak. Według tych zapisek prawdopodobnie mamy pójść dalej. Jeszcze zobaczymy, czy kogoś można przepytać, ale chyba nie. A to moment, to tam było z tymi mostami i tak dalej, to może jednak było istotne. Tak ktoś się wsłuchał w opowieść. No to lecimy z zapiskami, z tej oberży, tak? Kurczę, to dzisiaj takie same skarby szukamy. Dobra. To było nieistotne. W Użycach. Gdzie ludzie pili i cudzołożyli, czyli jesteśmy w tym miejscu. Więc czym prędzej opuścimy to z głównym miejscem, od razu zaczynamy. Świątynie Nierządnicy Antychrysta z dumną babilońską wieżą. W stronę wschodzącego słońca, okej. Okay. Mowa o kościele, tak? Znaczy, bo musimy ta babilońska wieża, heretyk i tak dalej, ale to tak trochę dziwne, że to o kościół chodziło. Good day, bo jeżeli tak, to ja rozumiem, że od tej wieży mamy spojrzeć na wschód, tylko nie do końca jestem pewien, czy chodzi o kościół. No to rozszyfrujmy to razem. Znanie heretyka. Ci ludzie pilicy założyli. Okej, okay, od razu zobaczę następną wrzydliwość. Świątynie Nierządnicy Antychrysta z dumną babilońską wieżą. No to pytanie, czy to chodzi o kościół? Jest Boguta, tak? Nie no. Tak źle chyba z nim nie jest. Przeszedłem obok, szybko w stronę wschodzącego słońca. Kiedy opuściłem wieś, doszedłem do rozstaju dróg i nie widziałem, w którą stronę podążyć. Padłem więc na kolana i modliłem się. Moje modlitwy... Rozstaje dróg, zaraz... Okej. Okay. No dobra. Od kościoła na E idziemy, tak? No czyli tą ścieżką. Tylko na co dalej na tej ścieżce mamy się natrafić, tak to może będziemy widzieć. A, bo my jeszcze nie odkryliśmy tego. Może będą tam dwa mosty, prawy, lewy i tam... Pokaż mapę. No właśnie idziemy odkryć kawałek mapy. No na pewno od kościoła idziemy na wschód. Są mody do tej gry? Z tego co wiem, to są i nawet twórcy bardzo chętnie wspierają mody. Kapliczka, dobra, mamy mapę. Jest rzeczka, ale tu jest jeden most do tej pory, widzimy. Być może coś więcej, albo do tego roz... Dobra, to pobiegniemy tu. No to chyba za blisko by było, chociaż może... Narastają drogi.
jedno mamy. Czyli tu już jesteśmy. Kiedy opuściłem wieś, okej. I nie wiedziałem, w którą... Padłem więc na kolana i modliłem się. Moje modlitwy zostały... Bo palec Chrystusa wskazał z ziemi i wskazał... Wstał z ziemi i wskazał właściwą ścieżkę. Poszedłem więc przez grzeszny kraj i nagle usłyszałem odgłosy z tłumowego tłumu. Zobaczyłem królową i ich wieże. Odgłos stugłowego tłumu, królowa i ich wieża. Palec kapliczka. Gdzieś mijaliśmy, okej. Okay. Cofaj. Szybszy ten wsteczny włącz. Dobra, zrobimy rundkę. Czyli kapliczka to jest palec. Tylko co on wskazał? Czyli, że w tę stronę mamy jechać. No tak to chyba można zrozumieć, że w lewo. Stugłowy tłum i wieża teraz. No to mamy zagadki. W prawo? Tłum, że las. Może być tłum. Tak. Ale to na pewno w prawo? W prawo. No to jedziemy w prawo w takim razie. Dobra, bo tu dojechaliśmy na skraj lasu, czyli tutaj tak byłby koniec. Ja bym zobaczył, co to są za te ruiny, bo one takie są dość... Tylko, że wtedy by okazało się, że jednak mieliśmy jechać drogą przy kapliczce. To by wtedy nawet jakoś się ze sobą połączyły te rzeczy. Gdzie się mu heretycy? O, bo tu są ruiny. Tylko to wtedy by ta ścieżka nie prawa, a lewa, tak na początku jechaliśmy. O, bo tu mamy ruiny. Nie wiem, czy one coś nam dają, czy nie. Interesujące miejsce. No to trochę jak takie zębiska behemota, ale... Dwie wdomy, dwie ruiny. Zobaczmy, że coś... Tu na górę możemy wejść zawsze zobaczyć jeszcze. To jest w ogóle czyjś namiot. Tam są jakieś dwa domy. Tutaj, tak? Tylko tutaj jesteśmy w którym momencie teraz? Tutaj. No to nie, no to wtedy ścieżkę braliśmy dobrą, bo to jest ta... No to co mieliśmy jechać? Od kapliczki i wtedy nią się udać i dorastają dróg zęby behemota. Czyli zęby behemota to chyba będą te ruiny. Tak przynajmniej tłumaczę sobie, chociaż... Może jednak to jest błędne tłumaczenie. A to witam również. Nowe i nieznane, ale teraz już znane. Teraz już tak się poznamy. Przede mną szczęki behemota, jego łamane zębiska sterczały w stronę nieba, jak nagrobki. No, to też tak trochę... Ale to mogą być, załóżmy, usta bestii. Zobaczyłem siedzibę apostołów Piotra i Andrzeja. Dobra, jedziemy prosto tędy. Jeżeli ktoś ma jakieś inne pomysły, tak najbardziej też może to tam... wprowadzić. Je w nasze życie. Jedziemy prosto. Zobaczymy gdzieś jakieś miejsce, gdzie możemy się najeść. Czyli mirabelki szukamy, ewentualnie szczafna. Polo. Tam coś się dymi. Żeby tu jedzenie mieli. Obóz. Co on robi? Być może... A być może tutaj będą... Andrzej, jesteś albo Piotr? Rybak. Jak ci na imię. Piotr był rybakiem. Tak. Wiesz coś o tak, rębajłach. Niech mówi. Why do you ask? I like a good punch up myself. So I'm keen on meeting like-minded fellows. Then you're in luck because I'm in charge of all the fights here. You want to join in right now or have you any questions? Okej, jeszcze trafiliśmy na solówkę. Jakie są zasady? Nothing complicated. Don't you worry. First thing, no weapons. Try that once, and you're finished. Second, you can't walk away. Jump the fence, and that's the end. You lose. Dobra. No to chcemy. Fight. Well, if you're as good as you are keen, it'll surely be interesting. But before the two of us start brawling, you have to beat the others. Who are they? And where can I find them? Lads from Ujits. Mash, Maple, and Ma. Joseph.
Dobra, mamy 12 groszy, możemy i z Kazikiem powalczyć. To odejdź. Trening, czyli rozumiem, możemy... U niego się nauczyć, zaawansowane. Czy mamy już poziom 10? Uuu, mamy. O kurczę, 540, to innym razem, tak. Więcej pieniędzy nam trzeba. Znów jest echo, zobaczymy. Ale nie wiem, bo tak słychać normalnie. Dobra, jest jedzenie, czyli mamy apostołów. O, zobaczmy, jak my z jedzeniem stoimy. O, zawsze może być więcej. Klucze Kunesza. A nie wiem. Klucze, mowa o tym. Ptaszka mamy klucze. Czy Kunesza? Dobra, leciłem ptaki w tyle i stąd echo. No może też. Dobra, ale jesteśmy w takim razie blisko. To mi się podoba, że nasza książka zaczyna nas gdzieś prowadzić. Szczęki Behemota mamy, Andrzeja Piotra mamy. Potem opuściłem ich dom i widziałem dwie wdowy. Zawodzące i gnące się w bólu. Okej, okay, szukamy dwóch wdów. Czyli chodź tu, wierny koniu. Tak donośny, że aż echo. Ale ja mam nadzieję, że ja nie krzyczę jakoś wyjątkowo mocno. Dwie wdowy. To jest chatka, ale czy to te chatki to wdowy? Trochę słaba opcja. Nie mam innego szlaku. Zobaczmy jeszcze na mapie, jak to wygląda. O, a tu co? Aha, pokonaj rybaka, spoko. Czy mamy ochotę dziś? No to już się zaczęło szukanie skarbów. Takie misje nam wskoczyły, że te dwie mapy też chyba zrobimy, bo wydaje mi się, że będą szybkie. Chyba, że dwie wdowy to chodziło rzeczywiście tutaj o to jakieś... Ale to nie jest wierzba, to jakaś brzuska bardziej. Wierzby płaczące. Ale tam były wierzby płaczące? Pod... O, jest wierzba, tam. Tak, moment, tam jest wierzba niedaleko. Tylko tak, a, tu są te bitki rozgrywane, mamy coś tutaj. Położył się w ich cieniu. Okej, okay, jedno znaleźliśmy, wdowę. No przynajmniej jedna jest. Płacząca wierzba. No chyba o to chodziło. Mam nadzieję. Bez jednej. O wiem, no właśnie, to dobry kierunek był z wierzbą płaczącą. No dobra, to załóżmy, że mamy wierzbę. Tylko ja nie wiem, czy to będzie ta, ale to się bardzo rzadko spotyka wierzbę w tej grze, więc jest szansa, że to jest to. Dwie są. A ta mała to też była wierzba? A, chyba, że dwie tak wygięte. Dobra. To są dwa drzewa. Druga na drugim brzegu. Chyba, że tak. No to jest, no w każdym razie mamy zaliczone dwie wdowy, tak? Czyli co teraz? I poszedłem dalej wzdłuż kraju świata i widziałem żebraka... Nie, żebra, nie żebraka. Wielkiego lewiatana, wyrzucone na brzeg morza. Potem widziałem dwa mosty na rzece Jordan, a szatan kusił mnie i próbował zwabić na ten po prawej. Ale przyjrzałem jego sztukę i zrobiłem na przekór jego woli. Okej, okay, czyli co? Idziemy dalej prosto. A tam jest rzeczywiście druga wierzba z tamtej strony też. Można na to tak spojrzeć. Nawet nie wiem, czy tam nie ma dwóch. Okej, okay, ale tam są jakieś kamienie. Nie wiem, czy to nie są te żebra, o których wspominał. Czy kamienie? Tam były chyba snopki siana, ale zobaczymy, jak to wygląda. O, tu jest też wieża. Kurczę, tych wierzb jest tutaj więcej. Szukaj mostu. Właśnie, chyba najlepiej to, że będzie mostu szukać. Ale wydaje mi się, że... To jakby żebra były. Albo tam. Zaraz znajdziemy. Tu na górkę wjedziemy, poszukamy. Most. Dobra. Tu ktoś pranie suszy. Jaka to autostrada w ogóle? Zobaczmy na mapie, czy są jakieś mosty tutaj. No jeżeli kryje się jakiś most, to tylko na tej rzece niestety. Może mapa, był mostek, ale to był jeden mostek. No to nie wiadomo, z której strony tę rzekę mieliśmy zahaczyć. Jeszcze przejdźmy kawałek, odkryjmy mapę. Bo jesteśmy już w dobrej okolicy, tak wiele na to wskazuje. Dobra, tu się kończy lotnisko.
Przejechaliśmy, bo to jest ten strumyk, ale to dwa mostki obok siebie będą wtedy. O, tu jest... A, są dwa, dobra, są dwa mosty. Teraz pytanie... Pytanie, z której strony? I tu są chyba w ogóle dwie wieżby. Przynajmniej jedno znowu widziałem. Mamy wieżba raz. No mamy dwa mosty, czyli prawdopodobnie jesteśmy już tam, gdzie mieliśmy być, tylko... A, czyli już przejechaliśmy. To zaraz zobaczymy. Gniazdo, czyli my musimy spojrzeć z tej strony, bo... Z tej strony musimy na to spojrzeć, okej. I są dwa mosty. Na koniec mapy. No to zobaczymy. Lewym idź, taką mój, że szata mu mówił o prawym, tak? To, że jesteś coraz bliżej. Widziałem żebra wielkiego, tak? Wyrzucone na brzeg morza. Potem widziałem dwa mosty na rzece, a szata kusił mnie... Ale poszliśmy na lewo. I wreszcie zobaczyłem to. Bramę do ogrodu rajskiego, przykrytą listowiem. Była strzeżona przez słomianego męża, ale zobaczyłem, że jest dobrym chrześcijaninem i pozwolił mi wejść. Okej, czyli gdzieś tutaj, jak byliśmy, to prawdopodobnie tak. Siema, dobry mężu. Sorry. Czyli prawdopodobnie chodzi tutaj to, co byliśmy na tym polu. Lewym poszliśmy, okej. No i to jest chyba ta brama. Co oni tu w krzakach gdzieś siedzą? Heretyki, jedne. O! Kiedyś była gra Heretyk. Usiądź, nie za bardzo. Ale znaleźliśmy to. Drewniany krzyż, podnieś. A cross, nicely carved. Someone in the village might recognize it. O, o, możemy poćwiczyć. Tak, heretyków to chyba nie złodziejstwo. No ładnie nam poszło. Fajna zagadka. No fajne są takie opcje. Gdzieś tutaj opowieści. Kurczę, tylko ciężko będzie to otworzyć. No może i nie. O, nowy poziom skradania, tak? Podczas otwierania skrzyni. Co oni tu mają? Grosze. A wełnę weźmiemy. Dobra. Co tam, heretyka? Nie, tak już zaraz ich nie będzie. Czyli temat rozwiązany. Jedyne, co mnie martwi, że pojawiło się nam na mapie. Tego może jeszcze nie widać, ale na minimapie widzę... Dobra, nie jedź tutaj, płotka. I teraz to typowo płotka, możemy mówić. Pojawiło nam się na mapie milion znaczników. Czy tej grze są smoki? Nie. Nie ma. A nie, to są te, żeby się bić. Dobra, czyli jeden problem rozwiązany. Bić się nie będziemy, najwyżej innym razem. Lepiej skarby, nie? Dobra, i zaczynamy w wiosce poszukiwanie. F5, mam nadzieję, że to się nic nie zepsuje. Coś mi się podgląd zawiesił. A przy okazji zdrówko Twitcha również. Również. Dobra, działa. O, świetnie działa. Dobra, to już możemy lecieć dalej. Mamy wioskę. Do Berżysty chyba. Marunia? Czekaj, Marunia, kim ty jesteś? Krzyż, gdzie jest? I'm looking for the owner of this cross. Do you happen to know whose it is? No, I don't. But why not ask the priest? He blesses all the crosses in the village. Thanks, I'll ask him. Okej, Bogute. No, gdzie jest? Czekaj, ty się złodziej, czy ty... A nie, ty krzyczysz. No gdzie? Tam będziemy za nim tam biegać. Następnym razem. No ja myślę, że ojciec Boguta jest w stanie nam powiedzieć coś na ten temat. Good day, Henry. Good day. Good day to you. W jego wykonaniu to good night. Widziałem jak to... Nie, krzyż. The village folk said you consecrate the crosses they keep at home. Indeed I do. Why do you ask, Hal? I was just wondering if you could remember who owns this one. I could, but I might not want to tell you. Why? People said they saw you talking with a vicar. They're afraid that Sir Hanu sent you here to help him. To nie do końca prawda. Nie, no, Bogucie możemy powiedzieć wszystko. That's not how it is. And how is it? Sir Hanu sent me to find out what he wants, and to get him out of here if possible. Well, then we share the same interest. But I'd still prefer it to end with nobody burned at the stake. Mhm.
to niemożliwe, to nie ma żadnych heretyków. Ja również. You and me both. That's good to hear. Where did you find the cross? Let's do a deal. I'll tell you where I found it, and you tell me whose it is. Very well. Tell me. I found it in the woods. It looked like people met there. There were other things, candles, a cloth, and so on. Damn it! That really does seem like... That the vicar is right to be looking here. It surprised me, too. So whose is it? The cross is definitely the Bowers, I remember that. But that just can't be. I can't believe it. If they really are heretics, though... What do you want to do? I don't know. But I'll do anything in my power to prevent a heretic witch hunt taking hold here. Pan by się... Pan Hanusz na pewno by się zgodził. I see. It wouldn't make Sir Hanusz too happy either. My thoughts exactly. But the question still remains, what to do about it? The vicar won't give up till he's found what he wants. You know what, boy? Before we do anything else, we ought to make sure whether there really are heretics here. What do you propose? That's simple. Listen to how they say their prayers. What good will that do us? Prayers are sacred to all Christians, heretic or devotee. But if they are heretics, they're bound to pray differently. To ma sens, ale... How would I know there's something wrong with their prayers? Don't you know how true Christians pray? I suppose so. No to zacznie się egzamin. Kto ma do zaliczenia religię, tak? Okej. Okay. But how can I listen to their private prayers? I don't suppose they'll be praying that way in the church. Certainly not. In the church they'd pray the usual way. But at home it's a different matter entirely. I know they meet at the farm in the evening with all the domestics. They'll surely be praying then. All right, but how can I listen in? I don't know. Crouch beneath the window? Climb up in the loft? That way you'll be sure to hear everything said in the main room. A to raz religii. No dobra, co oni, no właśnie, gdzie oni są w ogóle? What do you know about the Bowers? When I think about it now, they're a little peculiar. What do you mean? Well, they do rather keep themselves to themselves. They attend mass, true enough. They leave the moment it's over. And I've never seen them at a dance or a celebration of any kind. But on the other hand, they give more alms to the needy in the village than anyone. I can't deny them that. Where did those Bower folk come from? I don't really know. I've never spoken to them much, but they've not been here long, only 2 or 3 years. And the cross? Did you consecrate that for the Bowers themselves? No. It belonged to the family who lived on the farm before them. That was quite a sad story. Right, I'll get on with it. To nam powiedział, gdzie oni są. Czy no może ksiądz brzmi tak, jakby miał echo, szczególnie jak się głośniej weźmie, bo tak, to nie wiem, tak. Majątek, zakradnie się do majątku. Nie, no najpierw zakradniemy się do majątku i podsłuchamy ich. Aha, tu jest, tak? Nie, majątek. Tu oni... O, panie, gdzie ich wygnało tutaj? My lord! I tę sprawę. Lecimy. Nie no, ja myślę, że raczej będziemy się starali ich chyba kryć tutaj jakoś, no. Tym bardziej jakby mieli spłonąć na stosie. Ja wiem, że tu czaty pewnie podpowiedzą, że może byłoby pokazane, jak płoną na stosie, tak, ale... Chyba bądźmy po ich stronie. Posłuchajmy ojca Boguty. Jego pragnienia. Inna sprawa, że być może się w ogóle zacznie. Jakby znaleźli pierwszych heretyków, to się zacznie to ciągnąć dalej. No i będzie. A pancerze mamy, szukaliśmy skarbów. Od 1 do 5 w sumie chyba znaleźliśmy 2, 3, 4. Jakiś jeszcze i głównie z tych skarbów pancerz. Chociaż nie wiem, czy coś nam z walki nie wpadło, bo tak ten przydrożny rycerz raz był, no to tam też nam fajnie skarb wskoczył. Szyfa pochodnia. O! Brutalne. Dobra, spróbujemy na skróty. Potka, ty się nie utop? No i proszę bardzo. I od razu myjnia zaliczana. Nie obdarowaliśmy? O, i się wpakowałem. Tak to jest.
No właśnie, się nie czyta czatów i SMS-ów i innych rzeczy podczas prowadzenia. Nie obdarowaliśmy tej kiecki, bo ją kupiliśmy zaraz przed tym, jak nam błąd wyskoczył, a później po błędzie znalazły się ciekawsze wydatki i no niestety Teresa się nie doczekała nowej kiecki, ale może jak zarobimy coś dzisiaj na skarbach, to jeszcze na koniec damy jej coś fajnego. Rusałki. O, dobra, czyżby to był ten majątek? Może wystarczy z niej pogadać. Chyba będzie tu. Okej, okay, jesteśmy. Tylko teraz co? O! O pieruny. A tu jest drabina, żeby się zakraść. To dobrze. Nikt nas nie widział chyba. No, teoretycznie powinniśmy zdjąć zbroję, żeby nas nie było tak mocno słychać, ale mam nadzieję, że damy radę. Jakie poświęcenie przez pokrzywy. Psa nie ma. Gorzej jak ktoś tu u góry siedzi. O, jabłka mają. I could try listening from here. Poczekaj. Blachy. No blachy można by było zdjąć, ale to tam. A dziękuję, blacha na nowe. No nie każdy się zgodził, czerwona miała być cała blacha, no ale jakoś tak wyszło. O, można było zapisać. No to zapiszemy, jak będzie się coś działo, to... Posłuchajmy, może nie będzie tak źle, no to chyba nie przyjdzie nas z nikim walczyć. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are bound to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. 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 They took old Wenzel to the presbytery today. His farm is nearby. It's only a matter of time before... Before they come for me. I know. And what are we going to do about it? That vicar is baying for blood, the beast. He will devour you alive. I do not intend to do anything about it. I shall not waver from my faith, nor turn my back on it. My dear... What on earth are you saying? If they come for me, I will go quietly. And I will not lie. Are you serious? Don't you know what they'll do to you? I can well imagine. But I am resolved. The Lord have mercy. Do not fear. I surrender to God's will. And I do not condemn you if you decide to leave. I'll stay by your side. Although I'd rather that you decided otherwise. I know. And you have no fear, my brothers in Christ. Stay true to God's plan, as I shall. Go and spread the true faith amongst all good folk. I'm sorry, I wish there was another way. You should eat your supper and depart right away. Who knows? You may come for us at dawn. Mam nadzieję, że nie będą spać po nocy. No dobra, podpowiadacie, że zapisać to zapiszemy na wszelki wypadek. Kupiliśmy taniego lewego sznapsa, to może wystarczy. Może nie było takiej potrzeby w sumie z tym skradaniem, no ale... Znaczy z zapisywaniem. No szkoda, że nie zrobili czeskiego dubbingu, byłoby inaczej pewnie, no ale... A przez płot i nikt nas nie widział. Pyk. O, a, bo my po sznapsie jesteśmy. No to do Boguty akurat koń? Jest. Taki czołg. Tak czeski, tak. No byłoby i zabawnie, i klimatycznie jednocześnie. No może, jeżeli rzeczywiście potwierdzą się plotki, że ma wyjść kolejna część, czy nawet dwie kolejne, to może tam się zdecydują na dubbing czeski. Napaść na drodze. Unikaj, nie ma co. Sea of Thieves, gra jest nawet fajna, ale trzeba by było mieć ekipę do gry. A nie wiem, czy by było w dwie osoby jest trochę mało, w cztery najlepiej się tam pływa, tak jak w becie miałem okazję chwilę pobiegać, popływać w gruncie rzeczy. O kurcze, a my noclegu nie mamy wykupionego na dziś. Może zrobili czeskiego się wstydzą? Nie.
Tak to chyba nie działa. No i właśnie, jak wymiecie ekipę, to jest dobra gra, ale tak bez ekipy oberżysta możemy... Nie możemy. No dobra, to spędzimy na dworze dzisiaj nockę. Zobaczymy, jakie książki mamy na koniu, a nuż się uda coś przeczytać. Znaczy, to jest ten problem gry, gdzie się słyszałem taką opinię, że to jest tytuł o tym Morzu Złodziei. Że tytuł jest spoko, ale to jest tytuł stworzony dla streamerów. Że normalnie to ciężko zebrać ekipę, żeby pograć, a streamerzy, no to wiadomo, że gdzieś tam łatwiej czasem coś odpalić i wydaje się mega fajne, ale tak naprawdę to różnie bywa. Okej. Okay. Inwentarz. Zobaczmy, czy uda nam się przeczytać coś. Elementarz to chyba za niski poziom. Studiuj. Ach, szkoda, ale może maraton nie? Sen alchemika też będzie za niski. Dobra, to siedzimy do nocy. Znaczy do rana, tak? Noc już mamy. Nie ma polskiego dubbingu, jest tylko angielski, niemiecki i francuski. W gruncie rzeczy, jakby nie patrzeć, tytuł niezależny. Co prawda zebrali ładne pieniądze na Kickstarterze, bo ponad 1 000 000 funtów, no ale... Chociaż patrząc na to, ile tych dubbingów jest tutaj nagranych, to trochę ich by kosztowało dorobienie kolejnych. 110 godzin gadania, o właśnie. No, tak może być. Więc teraz to przeliczyć. Dlatego pewnie na czeski się nie zdecydowali. O, nowy poziom czytanie, mimo że nie czytaliśmy, spoko. Ale chyba coś takiego mieliśmy, że... A nie, on zasnął z książką w ręce, jej nie przeczytał i tak dostał punkty. Spoko. Jestem za. Bo jakoś taką umiejętność mamy, że... Jak śpimy po tym, jak czytaliśmy, to, no, to jest skomplikowane. No ale w każdym razie dał nam punkt alchemii, czyli zadziałało. Boguta... Czy żeby na dzwonnicy zasnął? Wiele na to wskazuje. Nie, możemy albo wspiąć się tam do góry. Kurczę, że my z tego nie spadliśmy wtedy po nocy, to ja nie wiem, jak do tego doszło. Chodź, Boguta? A nie. Skrzynia, łaj. A jak na dzwon... A! Boję się, co możemy tutaj zobaczyć. Boję się, co tutaj możemy ujrzeć. Ojciec Boguta na dzwonie, no. Gorzej, jak się okaże, że tutaj i tak go nie ma, albo śpi i będzie trzeba schodzić. Siema! No widzę, impreza się udała. Witaj, ojcze. God save you. What can I do for you? Co on ma, że nocleg tutaj przespał nockę zamiast u siebie? So I went to check on the Bauer farm and I don't have good news. Do tell. They most certainly are heretics. At least as far as I can tell. Are you sure? What did you hear? Okej. Okay. Boją się wikariusza, ich modlitwę prowadziła kobieta też. Well, for a start, the evening prayers were led by a woman. That is certainly unusual, but nothing conclusive in itself. But that's not all. They're afraid the vicar will be coming after them. Who wouldn't fear that? That swine finds fault with everyone. Well, it's not like you'd have to try too hard. Mrs. Bauer plans to confess everything. Confess what exactly? Most likely her faith. The people of the farm were trying to discourage that, but her mind's made up. Oh, good Lord, that's all I need. What am I to do? Chcę się przyznać, to heretycy, musimy im pomóc. Chyba tak. I don't know, but we have to help them. You're quite right. You have to talk them out of it, Hal. You must convince them to run. Ale to ja powinienem ich dopaść? Łatwo ci powiedzieć, tak. Convince them? That's easy for you to say. You haven't heard her talking. I'm sure you'll find a way. You have to try at least. For their own good and for yours, Hal. No okay. You're right. Someone has to help them. I'm glad you see it that way. Now hurry. You never know when the vicar might come for them. No dobrze. No dobrze. Dzwonczy idzie... Czek... Wow! Dobra, żyjemy. Tak, to najważniejsze. Ale znamy drogę na skróty. Chcemy w dzwon?
Nie, nie można. You after something? Nie, chcieliśmy tutaj. Dobra, idziemy. O, nie jest tak źle z tym skokiem, czyli nie jest tak. Chyba, że znowu się. O, użyj drabiny może, bo się zablokowałeś. Oła, a jednak tracimy życie, dobra. To użyjemy drabiny. Strzel słuch. Nie, bo wtedy Boguta by się jeszcze na nas obraził i szkoda by było. O kurczę, też musimy zejść też. Dobra, ale najważniejsze, że kostki nie skręcone. Co to było? Powsi noga, jest, ale płotka jakaś taka leniwa. Siwek to od razu był przy nas. Tak na proste nogi lądować, no. Dobra. Wikar, nie? O ja, i znowu tutaj z powrotem lecieć. No dobra. Ale wiemy już, gdzie są. Nam Boguta nie był potrzebny, żeby ten plan tutaj określić, ale jakoś nie wiem, mam większe zaufanie do niego niż tam do Wikarego, żeby to tak jakoś. No właśnie nie wiem, jak to później naprostujemy, ale znowu się pojawia ten motyw misji pobocznej, która jest mega fajna. Nie jest pewnie związana z fabułą, ale jest mega taka fajna historia, dla której, żeby ją chociaż poznać, żeby to zrobić. I trochę zagadki, jak tam do nich dojść i teraz tutaj też jakieś no, niuanse. A do Spellfrost tak sobie pomyślałem, bo Kingdom nie przewidziałem, że aż tyle będziemy tutaj się spotykali. Do Spellfrost, o, przeskoczysz, płotka? Dasz radę. Proszę. Wow, myślałem, że się potknęła. Powrócimy po Kingdomie, tak żeby za dużo tych RPG-ów nie było naraz. Zobaczymy, może na live'ie też wtedy Spellforce czy coś. Zobaczymy, bo tam też jest mega fajna historia, tylko właśnie nie było jak zainteresować tamtą serią, a może właśnie tutaj dzięki Kingdomowi uda się nam tak trochę RPG-owo rozruszać ten kanał. Tyle marki. Z Wikarego zrobić ognisko, no. Nie wiem, czy wtedy my byśmy za herezję nie skończyli. Okej, to było tu już? Nie pamiętam, gdzie się łamaliśmy, ale chyba tu, tak. Koś się zmęczył, jak dyszy biedna. Dobra, i gdzie jest... ta kobieta, gdzie jest ten dom? O, jesteś. No to mam nadzieję, że nasza retoryka coś to pomoże. Mistress Bauer? What is it you need? I've come to ask something of you. Have you? And just who are you, young man? Pracuję, chcę wam pomóc. Nie, jeżeli chodzi o zasiedzenie, to zasiedzenie jakbyśmy skończyli o 3. Ja myślę, że jeszcze te 20 minut. That doesn't matter. The important thing is that I want to help you and your husband. I admit that I'm a little confused. You've come to ask me something, but at the same time you want to help me. What's going on? I want to ask you not to confess to the vicar. Just take your husband and get out of here while there's still time. I have no idea why you're so taken with my fate, or how you found out about my intentions, but I'll tell you one thing. Changing my mind is out of the question. I won't betray my faith, nor my brothers in Christ. Czyli chyba, o kurczę, a my mamy taki sam poziom retoryki jak ona. Nie wiem, czy to wystarczy. Ale można by było jej tak raz boksem dać i że mąż wywiózł. Wiem, jak straszne jest odwrócić się i uciec, sam to raz zrobiłem. Nie tylko ty będziesz cierpieć, Bóg daje ci szansę, by uciec, a twój mąż. Może pójdziemy... But now you've got a chance to escape. Surely you won't throw it away. I won't oppose God's will for me. For heaven's sake, woman, if it were God's will you should burn, it would have happened a long time ago. You can't know that. And don't you think the investigation is dragging on a bit? Do you think nobody in the village speaks badly of you? Don't fool yourself. Those old people from the farm who keep to themselves, they're ripe for denouncing, aren't they? And yet nobody's come to arrest you so far. It may just be that God is giving you time to get away. You may be right, but I can't lie. It's against all my teaching. You won't have to lie if you're never asked any questions. Just leave. You can preach elsewhere. I'm sure you have lots of friends who'd love to take you in. But I don't want to run. No one wants to run away, but sometimes we have no choice. If you run, your faith will live on. That must mean something.
You're right. I shouldn't give in so easily. I've just grown so weary of the endless persecution. You should pack up and run away as soon as you can. The vicar might get here any minute. Thank you. Don't delay. Okej. No dobra, i to będzie wszystko? Gospodarz. A nie, jeszcze możemy tak. Przekaż informację, a nawet musimy, tak? Tylko ja nie wiem, ile im czasu dać na tę ucieczkę. Pozbądź się wikariusza. Przekaż informację. Nie mam wątpliwości. Teraz muszę tylko potwierdzić. Okej. Okay. Czyli wracamy do miasta. Ja myślę, że prześpimy się jedną noc tak na spokojnie. Konia gorzałką. Umyjemy się w Bali. Ostatnio też tak mówiłem, że no... Znaczy, no najgorzej, że to jeszcze mamy dwie mapy, ale ja myślę, że je szybko rozpracujemy. No bić się nie będziemy, to sobie zostawimy na inny czas, tak samo jak tutaj. Zobaczymy, jak Frycek sobie radzi, to też innym razem. No dobra. No chyba położymy się spać, bo zastanawiam się, jakby mu powiedzieć prawdę, czy on tam kogoś znajdzie, czy lepiej mu oszukiwać i nie powiedzieć mu prawdy. Jak to rozwiązać? Bo nie jesteśmy w stanie teraz sprawdzić, czy oni uciekną, czy nie uciekną. Hanuszowi, ale do Hanusza nie mamy, nikt nas nie wysyła. On po prostu... Naprawdę to ma w nosie, co z tymi heretykami się stanie, tylko nie chce wikariusza tutaj na miejscu i pewnie takie ma podejście. Dobra, weźmiemy, prześpimy się noc, ja mam nadzieję, że im tyle wystarczy, żeby uciec, no i zobaczymy, jak wyjdzie. I'm honored that you should come to me. Can I sleep? I suppose, I... For how long? Just the... A ciekawe, czy na stałe idzie wykupić miejsce. Here you are. You all like it. Okej. Okay. Koniec rozmowy. Jak my z jedzeniem wyglądamy? Strawa 56. No to już zaglądamy do garnka. I idziemy. Tak, za 2 grosze całkiem spoko można się tutaj obłofić. Ale... Jak na terenie prywatnym, jak zakupiliśmy tutaj nockę? No chyba, że jeszcze doba hotelowa się nie zaczęła, albo właśnie się skończyła chwilę po tym, jak tu przyszliśmy. No nie wiem, o co chodzi. Idziemy spać w każdym razie. Trzeba im dać trochę czasu. Zapisz i sprawdź. No właśnie, sam powinien sprawdzić. Zobaczymy. Znaczy zapisać. Tylko gorzej, jak przez to, że jesteśmy na terenie prywatnym, na sen nie zapiszę. Oszukał nas, tak? Wziął 2 grosze, a... No taka to jest obsługa właśnie. Strażnik nas musi, tak? Ale mamy dowody, jest nagranie. Gra zapisana, tyle dobrze. Okej. Okay. Mamy dowody, że kupiliśmy u niego. Użyj drabiny. Dobra, idziemy stąd. Stopy były na... Dobra, o, to już jest spoko. Nie wiem, o co tam chodzi, że nie mogliśmy wejść. Przynajmniej w teorii. Jeszcze raz zajrzyjmy. O, łej, już pusto. Słabo kucharka się... Z tobą też. Idziemy. No ja mam nadzieję, że tamci, co mieli uciec, to już uciekli. Ale mimo wszystko spróbujemy go wyprowadzić gdzieś tam w malinę. Okej. O, wiem, kim są heretycy. I found them, Monsignor. Pardon me? I found the heretics. Really? And who are they? The Bauer family and their entire household. Hmm. Well, I expect you to give me some evidence. In the last few days, I've been hearing how practically everyone here is a heretic. I found that place the captive heretic talked about, and I found a family cross there. It took a bit of asking around, but I learned it belongs to the Bowers. Their farm isn't far from here, to the north. And then all I had to do was go there and do a little spying. What of it? What did you hear? Nothing at all. The farm was deserted, not a living soul anywhere. Ha! They fled. So they are heretics. What will you do, Monsignor?
It's not the first time the Devil's spawn has fled from me. I'll do the same as always. Track them down and capture them. Don't worry, they won't get far. Thank you for your help. You may leave. Czyli temat załatwiony. No to teraz do Hanusza lecimy, albo do Boguty. To nic o wszystkim. Wracamy, nareszcie do domu. Nareszcie do domu. Koniec tego spania na lewo. Teraz będziemy na prawo spali. Z Tereską. Kurczę, no właśnie, a kiedy będziemy mogli razem z Tereską w jednym łóżku spać? Takie to jest brutalne. Lecimy. Ciekawe, czy za dnia tam w ogóle trafimy. To może w ogóle nie trzeba było tu spać. O, zwłoki na... Chociaż nie, to nie ma czasu. Lecimy tam bez zwłoki. Tylko najgorzej, że 21 to może pana Hanusza już nie być. Co to za czasy, że chodzili spać o 21, tak to. Trzeba było live robić. No zobaczymy, co tam pan Hanusz. O, jest! Welcome, welcome, to czekaj, czekaj, nim się położysz. Welcome, mimo tego deszczu. Greetings. What business have you? It's all sorted out, sir. You've no need to worry about the vicar anymore. Excellent. Some good news at last. I've heard some pretty wild rumors from Ujits. So what happened there exactly? Maybe this will surprise you, sir, but there really were heretics in Ujits. Are you telling me? The vicar didn't come to stick his nose in my possessions. I don't know about that, but he definitely suspected there were heretics hereabouts, and he was right. Christ! A man doesn't expect that sort of thing in his own fiefdom. Did you catch them? O! Powiemy mu? Na serio? Nie wczytałeś? Tak, czaty już tutaj opowiadają. Człowiek sobie myśli, że na jego... A! Uciekli. Może tak. No, they ran away. The vicar's investigation wasn't exactly low key. Anyway, they've definitely fled beyond your estate. Well, that's at least something. And the vicar? He's probably hot on their heels. Well, I hope he doesn't come back. Anyway, Henry, thanks for dealing with that vicar. You pulled a thorn from my side. Here's a little token of my gratitude. Thank you, sir. I ile nam dał? Waldensi. Jakbyśmy chcieli o Waldensach, o to pokażę może, jeżeli ktoś jest zainteresowany. O co tutaj chodzi? To tak na szybko gdzieś będzie można sobie później zatrzymać i poczytać, z kim mieliśmy do czynienia, tak, jeżeli chodzi o tych heretyków, bo to może być ciekawe. Zresztą, tak jak mówiłem, tutaj te wszystkie opcje, co są miejsca, wydarzenia, postacie i tak dalej, to jest mega dużo czytania. Chyba nawet kilka czy kilkanaście godzin widziałem gdzieś tam w opiniach. Chodź tutaj, kolego. Tutaj znowu mamy coś. Gorzej, jak potrzebne jest pełne zdrowie, żeby tam zeskoczyć. O, mamy to! Tam jest! Dosłownie tam jest, tylko teraz bezpiecznie zejść w jednym kawałku. Znajdziemy zaraz. Nie, nie, chyba tutaj jest. To taka bardziej ciekawostka dla fanów Wiedźmina ma być. Tylko jak tam zejść bezpiecznie? Jakieś czekanliny, te sprawy by się przydały. Już to było tam widać. Mamy to, znaczy mamy to. No, o, to jest tam. Ja może pokażę, jakby ktoś... O właśnie, w tym miejscu to się kryje. Jakby ktoś w przyszłości samemu chciał znaleźć, grając. No to będzie dość fajny moment. Czyli tu przejścia nie ma. Może tu koło krzak. Trochę lepiej, trochę... Czekaj, zwolnij. O, dobrze. Mamy dwie lewe nogi, ale... Ale jakbyśmy żyli. Jest gniazdo! Interesujące miejsce. No nareszcie. I tutaj koń. I tutaj koń. Koń grosze na czółek i na karczek. Proszę bardzo, o to chodziło. I szlachecka uzda. Bardzo pięknie. Weź, a groszy ile leży? 60 groszy. No jakiegoś tutaj szaleństwa nie ma, ale przede wszystkim liczy się sama ciekawostka, że... Jest to właśnie nawiązanie do Wiedźmina. Prawdopodobnie tak, no bo koń sam by tu nie wylądował. Prawdopodobnie jakaś wiwerna go tu zniosła. No i tak się ukrył w obóz. Dobra, teraz tylko trzeba stąd jakoś zejść.